Emilia Dulnik, OKTV. Jesteśmy właśnie na premierze filmu Apokawiksa, a u mojego boku stoi Sebastian Fabiański, który gra... Blica. W filmie gram ojca jednej z bohaterek. Jestem strażnikiem miejskim w miejscowości nadmorskiej. Pilnuję porządku. Facet, który po prostu na festiwalu w Gdyni wzbudzał największe salwy śmiechu. O, mogę powiedzieć coś po w języku zombie. To poproszę jakieś pytanie. Cześć zombie, jak się czujesz? Dobrze, bo to horror / komedia w końcu. Nie, w sumie my nie wiedzieliśmy, że my robimy śmieszny film. To się okazało na premierze. My podeszliśmy do tego jakoś strasznie piekielnie poważnie, a wyszło na to, że sala się śmiała wielokrotnie. Muszę zapytać, jak wyglądały twoje przygotowania do tej roli? Melanżowałem. Nie no, żartuję. Nie, przygotowania... Czuję, że mówisz prawdę. Nie możemy sobie pozwolić na to, że młodzież będzie przez na przykład 14 dni i nocy imprezowała, żeby wyglądać wiarygodnie w filmie. Tak? Najpierw była impreza, więc można było się zabawić. To nie może wyjść na jaw. Dobra, nic się nie... Dobra. Czyli raczej była to non-alko odgrywana zabawa. Apokalipsa zombiaków i apokalipsa melanżu. Dla mnie to jest gdzieś tam ten proces kreacyjny, jest mega zawsze zajmujący i to jest taki moment, kiedy ty masz wpływ na coś, kiedy jakby siedzisz przed filmem, kombinujesz i tak dalej i spotykasz się z reżyserem i po prostu jest jazda. Na bazie czytania scenariusza sobie założyłem jakby czym jest, kim jest dla mnie ten bohater Kamil Wilk. Z takich rzeczy kluczowych było to, że Kamilowi umiera mama w pandemii na COVID i to prowokuje w nim jakby jakieś takie duże emocje i pewien rodzaj traumy, ale na szczęście ma wokół siebie przyjaciół, którzy mu pomagają się odnaleźć w tej trudnej sytuacji. Funkcja, którą pełnię, życie postawiło mnie w najtrudniejszym miejscu w moim życiu, w najtrudniejszym momencie, czyli w samym oku cyklonu, kiedy rozpętuje się przemiana ludzi w zombie. Zastanowił mnie ten skrót myślowy, jak ktoś powiedział, robimy film dla młodzieży, a pan powiedział, jak dla młodzieży to robimy o zombiakach. Tak było rzeczywiście. Uważam, że dzisiaj, żeby gadać z młodzieżą, trzeba mieć w filmie przynajmniej zombie. To był w ogóle mój pierwszy film, to no, nie wiedziałam też, jaki będzie przebieg tej pracy i również ze względu na to, że reżyserem jest nie kto inny jak Ksawery Żuławski, więc miałam pewne obawy, ale byłam zaintrygowana, bo wiem, że jego poprzednie filmy miały taki kontrowersyjny odbiór. Ryzykowne zagranie, żeby nie stać się... No, żeby się nie zbłaźnić, robiąc film o zombie. Rozumiem, że jesteś doskonale przygotowany, gdyby naprawdę miała miejsce apokalipsa zombiaków. Tak, jestem świetnie przygotowany, tylko to wszystko zależy, gdzie strzelać. W kinematografii mieliśmy wiele już przedstawień zombie, tak? Zombie były szybkie, wolne, bardziej ludzkie, zwierzęce. Do różnych zombie strzela się w inne miejsca, żeby je jakby unieruchomić na zawsze, więc na takie zombiaki jak u nas jestem przygotowany, ale na inne to już nie wiem. No moje zombie jest wyjątkowe. Do waszych zombiaków gdzie się strzela? No właściwie to wszędzie. Gdyby miał pan do dyspozycji bunkier podczas apokalipsy zombiaków, kogo by pan do niego wziął ze sobą? No, możemy się dogadać. Kradnę najszybszego busa, dostawczaka. Jadę zatankować go, wiecie, po jakieś zapasy. Biorę to wszystko do tego dostawczaka. Biorę dziewczynę, materac do tego dostawczaka i jadę jak najdalej. I na północ. Musiałbym listę zrobić najpierw. Wie pani, nie, mam za dużo chyba znajomych i przyjaciół, więc ten bunkier musiałby być bardzo duży. Trzeba zauważyć, że w Polsce to nie jest pierwszy film zombie czy o zombie, tak? Tylko podejmowano ten temat na ogół w grupach takich, w fanklubach, grupach amatorskich z bardzo niewielkimi budżetami i to trochę nie miało nigdy szansy powodzenia, bo żeby film zombie dzisiaj przeciwstawić, tak jak powiedziałaś, tej ogromnej historii gatunku, to trzeba no, zrobić mocny wypierd, no inaczej tego nie umiem nazwać. Plan wspominam jako faktycznie ciężki, wymagający. Scen było co niemiara takich z kosmosu. Zaczęliśmy od miesięcy
prób kaskaderskich. To już sprawiło, że byłam, jak to mówi młodzież, zajarana. Ja jestem młodzieżą. No właśnie. A słuchajcie, drodzy widzowie. W tym filmie jest absolutnie wszystko. Ja to sprowadziłam do 3 litery P. Krwistej, porządnej rozrywki. Jest to film o przygodzie, przyjaźni i przetrwaniu. Jeżeli macie ochotę spędzić 2 godziny na grubej rozrywce. Zapraszam Was serdecznie i na film, ale też na imprezę. Bądźcie z nami w kinach. Zapraszam na Apokawikse.